nincs vége. Kik tornáznak? A gyerekek. Sipolta néni, hogy a tornáznak. Barbie się już huśtała, czy nie? Huśtała. Widzę, że już spadła nawet. Gdzie? Może posać ją z powrotem, jeśli się jeszcze pohuśta. Nie, a może to turno uramfono. Teraz się gimnastykują, tak? Na krześle? Nie. A gdzie? I te za krokodylel akarja kapni. Kogo chce zjeść ten krokodyl? Nem akarja megenni, csak... El akarja kapni. Számomra mindig is természetes volt, hogy a szüleimmel két nyelven beszélek, hogy két országhoz kötődöm, és tudom magam otthon érezni. Azonban ez amennyire izgalmas és irigylésre méltó sokszor, néha nehéz és zavarba ejtő, pont emiatt a kettősség miatt. Magyarországon volt, hogy azt mondták rám, érződik rajtam a szláv ízlés, és hogy van bennem valami más. És elkezdett foglalkoztatni, hogy mi is bennem az a más. Mi az, ami magyar, és mi az, ami lengyel. Mit is jelent az, hogy magyar vagy lengyel? Mi jellemzi a két országot, az embereket, és mi jellemzi a magyarokat és a lengyelek kapcsolatát, túlmenően a híres mondásnál? Beszélgettem ezekről a kérdésekről hozzám egészen közelállókkal és idegenekkel is. Olyanokkal, akik valamilyen módon kapcsolódnak a lengyel-magyar kérdésekhez. Mivel különösen érdekelt, hogy a korombeliek ehhez hogyan állnak, ezért interjú alanyaim nagyrészt a saját generációmból kerültek ki. Van köztük Lengyelországban dolgozó magyar. Lengyel lány, aki YouTube csatornáján beszél magyarul a lengyelekről és magyarokról. Lengyelországba házasodott magyar férfi. Lengyel lány, aki Trianonról írta a szakdolgozatát. A varsói magyar étteremben dolgozó lengyel-magyar szomelié, valamint szintén vegyes házasságból származó Budapesten élő lány. Znaczy tak, ja w zasadzie do 2013 roku i cała moja wiedza o Węgrzech była naprawdę taka no, szczątkowa. Wydaje mi się, no, jak takiego przeciętnego Polaka, tak? Czyli to, co się wyciągnęło z historii w szkole. Aha. Nie wiem, no, z postaci wydaje mi się, że na pewno znałam Lajosza Kossutha, nie wiem, może Pala Telekiego, Janosza Kadara i Imre Nagya i to wszystko, tak? Mhm. Więc to naprawdę no, było takie bardzo pobieżne, ewentualnie z tego, co mówili rodzice, że nie wiem, w latach 80. tak, jeździli na Węgry, żeby sprzedawać jakieś tam produkty, kremy Nivea. I to w zasadzie było tyle. Absurd az, hogy 50%-ban lengyel vér folyik bennem, és mégse tudom pontosan, hogy ez így számomra mit jelent. Mert hogy sokat, csak valahogy ezt így soha nem tisztáztam a fejemben, hanem mindig egy ilyen egyértelmű dolog volt. Berliner, chyba, że tobie tak. Takie światło, tak? Światło tak. Piwo. To ja proszę jeden taki. Dobrze. Berliner. Dobrze. Albo może dwa takie Berliner. Tak, tak. Jeszcze jeden. Dobra. Dziękuję. 2012-től 2017-ig Angliában dolgoztam, és ahol laktam, a tulajdonos egy magyar srác volt, és ő feleségül vette egy lengyel lányt, és neki a húga, az én feleségem, tehát ott találkoztam. Urodziłem się w tej samej miejscowości, co moja mama, czyli Esztergom na północy Węgier, przy granicy ze Słowacją. Mniej więcej w tamtych okolicach też się poznała z moim tatą, jeszcze mając lat 17. Oczywiście po długiej wymianie listów między Polską a Węgrami w końcu się zeszli i z tego wziąłem się ja. Urodziłem się tam, ale taki los, takie życie, że musieliśmy przenieść się z powrotem do Polski. Więc tak naprawdę, kiedy miałem pół roku, przeprowadziliśmy się z powrotem do Polski, do mojej rodziny w Polsce. Ja albo nem ide terveztem jönni, vagy így nem gondolkodtam Lengyelországon, de mondom, hogy hát jó, akkor megkaptam a munkát, akkor kijövök, meglátom, hogy milyen, hogy fog tetszeni, és aztán utána visszamehetek, vagy jó. És akkor így gondoltam, jó, akkor belevágok, és kijöttem. És hát azóta itt vagyok most 5 éve, itt maradtam. Wybrałam się na dzień otwarty na Uniwersytet Warszawski, gdzie poznałam kilka osób, które studiuje filologię węgierską i podały mi bardzo mocne argumenty, czyli powiedzieli mi, że przede wszystkim na Węgrzech są bardzo dobre wina, a po drugie, każdy student hungarystyki ma możliwość wyjazdu na stypendium na Węgry.
Początkowo pomyślałam sobie, że mogę po prostu spróbować. I jeśli nie spodoba mi się, to zawsze mogę zrezygnować po roku i zmienić studia. Ale tak bardzo zakochałam się w kulturze węgierskiej, w języku, w historii, że postanowiłam, że będę je kontynuować. A dopiero w 2013 roku na Węgrzech jest również taka możliwość typu Camp Leaders czy Camp America, że można pojechać po prostu jakby do Stanów Zjednoczonych na wakacje za dosyć małe pieniądze. No ale pracować po prostu na kampie, tak, u nas to była właśnie praca w kuchni i tak się złożyło, że akurat połowa 30-osobowego tego staffu była z Polski, a połowa z Węgier. No i w zasadzie spędziliśmy ze sobą te 10 tygodni, z niektórymi oczywiście się, nie wiem, niektórych się znienawidziło, a z niektórymi nawiązało się naprawdę takie przyjaźnie na całe życie i to był taki mój pierwszy kontakt tak naprawdę z ludźmi z Węgier. Potem zaprzyjaźniłam się właśnie z jedną dziewczyną, pojechałam pierwszy raz do Budapesztu, tak jak mówiłam, w Budapeszcie się zakochałam, tak? Mimo tego, że to był październik, była dosyć brzydka pogoda, ale mówię, to jest naprawdę najpiękniejsze miasto, jakie w życiu widziałam. Potem w zasadzie to już poszło, tak? Zaczęłam trochę więcej czytać, ta historia Węgier też mnie zainteresowała, bo wydaje mi się, że jest ona to, wyróżnia się zdecydowanie zarówno na tle Europy, tak, jak i nawet na tle regionu. Potem poszłam na studia po kilku latach, tak, i specjalnie właśnie wybrałam studia takie, gdzie wiedziałam, że mogę coś o tych Węgrzech dalej się dowiedzieć, tak, że będę mogła tą pracę magisterską pisać też o Węgrzech, więc no, jakby to były takie początki. Od zawsze interesowało mnie poznawanie różnych kultur, ale kultura węgierska jest oczywiście kulturą wyjątkową, ponieważ Węgrzy w bardzo wielu aspektach są podobni do Polaków. Miután kicsit megismertem az interjú alanyaimat, megkértem őket, hogy idézzék fel, milyen is volt az első benyomásuk magáról a másik országról. Mi az, ami számukra meghatározó volt? Valaki ezt nagyon jól megfogalmazta otthon, hogy olyan, mint Magyarország, csak kicsit jobb. Nekem ez az első benyomásom, hogy olyan, mint Magyarország, csak kicsit jobb. De ez mit is jelent, hogy kicsit jobb? Talán a most tudom, az életszínvonal szerintem egy picit valahogy magasabb, kicsit jobbak itt a körülmények, mi úgy gondolom. Barátságosok voltak, befogadóak, nagyon befogadóak, barátságosak, és igazából mint olyan természetes volt, vagy így ilyen nem éreztem azt, hogy hú, most izé, vagy annyira ilyen más lenne itt, vagy hogy ilyen nem tudom, hogy idegen környezet, vagy hogy idegen Nem tudom ezt hogy elmondani, de jó, ilyen általános, átlagos. Znaczy dla mnie, ja traktuję Budapest jako w sumie taki drugi dom trochę, o ile nie pierwszy. Bo, mówię, od pierwszego razu, kiedy pojechałam do Budapesztu, w mieście zakochałam się po prostu bezwarunkowo. Lubię właśnie lubię to, że jest majestatyczne, lubię to, że naprawdę, jeśli chodzi o estetykę, myślę, że jest to naprawdę, szczególnie jeśli chodzi o panoramę Dunaju, myślę, że to jest to klasa światowa. Są wspaniałe punkty widokowe. A z drugiej strony jest coś takiego, jest jakieś takie, czuć też tą taką nostalgię, czuć jakieś takie dążenie za tą wielkością utraconą. Więc myślę, że właśnie to jest taki miks. Widać trochę tego, widać trochę zachodu, widać trochę wschodu w pewnych dzielnicach. Widać tą taką przejściowość, tak? Widać to, co jakby też jest taką cechą tej tożsamości węgierskiej, tak? Czyli że jednocześnie jesteśmy trochę zachodem, trochę wschodem, taką sferą przejściową. I właśnie to też lubię w Budapeszcie. To, co jeszcze kocham w Budapeszcie, to, że widać. Lubię miasta, gdzie widać po prostu historię na każdym kroku. No i oczywiście nie można zapominać o tym, że jednak Polacy i Węgrzy są tymi bratankami z tego znanego powiedzenia Polak-Węgier, dwa bratanki. I mówiąc o historii, możemy oczywiście mówić o naszej wspólnej historii pełnej sukcesów. Én sokszor érzem a szimpátiát a lengyelek részéről, amikor kiderül, hogy félig magyar vagyok. Ezért érdekelt, hogy másoknak milyen tapasztalataik voltak ezzel kapcsolatban. Ők vajon találkoztak ezzel a szimpátiával a magyarok, illetve a lengyelek részéről? Faktycznie w mojej pracy to się przydaje, bo dzięki temu też sprawiam wrażenie bardziej autentycznego. Mimo wszystko, jeżeli ktoś mówi o kuchni węgierskiej, o węgierskiej kulturze, o węgierskich winach i na koniec doda, że sam jest pół Węgrem, no to oczywiście dodaje to trochę autentyczności.
Aczkolwiek reakcje są zawsze pozytywne. To jest coś, co łączy nasze narody od długiego czasu i wciąż to robi bardzo głęboko, i to jest ta przyjaźń polsko-węgierska, która ciężko sobie przypomnieć, kiedy się zaczęła, ciężko sobie powiedzieć, skąd dokładnie się to bierze, ale faktycznie trwa to już od bardzo, bardzo dawna i da się to uczyć, naprawdę, w każdym aspekcie tych relacji polsko-węgierskich. Czy to będzie tutaj w restauracji, czy to będzie u mojej rodziny, czy nawet na wycieczce w Budapeszcie, zawsze da się to odczuć. Spędziłam na przykład miesiąc z przyjaciółką, podróżując po Węgrzech autostopem. I wtedy naprawdę miałyśmy okazję, żeby poznać prawdziwych Węgrów, porozmawiać z nimi. I zawsze, kiedy dowiadywali się, że jesteśmy z Polski, zawsze chcieli nam bardzo pomóc. Oprócz tego, że zabierali nas autostopem, to spałyśmy też u ludzi, których poznałyśmy przez internet i zawsze bardzo, bardzo cieszyli się z tego, że jesteśmy Polakami. Mówili o Polakach, których poznali w przeszłości, z którymi mieli bardzo dobre doświadczenia i byli zawsze bardzo pomocni. Igazából az az érdekes, hogy szerintem ilyen nagyon konkrét élménye a legtöbb magyarnak nem feltétlen van a lengyelekkel, de mégis így ösztönösen szerintem ilyen pozitívan gondolnak a lengyelek is a magyarokra, meg a magyarok is a lengyelekre. Ahol eddig voltam, mindenki pozitívan nyilatkozott. Magyar vagyok, úgy de jó, tök jó. Mm-hmm. És örülnek, hogy itt vagyok. Van mindig egy ilyen hirtelen lelkesedés, de a lengyelek részéről is, meg a magyarok részéről is. Lehet, hogy az is, mármint a anyukám azt is mondta, hogy a nem szomszédos országok azok jobban vannak, mint a szomszédosok sokszor. Igen. Szóval vagy egy kicsit talán ilyen VIP, vagy ilyen special, szóval ez ilyen pozitív amúgy, hogy mondjuk, nem tudom, kérdeznek Magyarországról, vagy hogy nálunk milyen kaják vannak, vagy hogy mondják ezt magyarul, vagy ilyen, egy kicsit érzem azért, hogy más vagyok, vagy mint az alaplengyek, de ez ilyen pozitív, mert általában mindenki, hogy jó, Magyarország, vagy magyar vagy, és akkor mindenki azért rögtön mondják a polák-venger dvábra tanki, ugye lengyel-magyar két jó barát, és akkor egyből mindenki elmosolyodik, aztán azért bemondják, ez a Hajdúszoboszló, vagy Hajdúszobosló, Budapest-Balaton, azt elkezdik mondani az ő magyarországi élményeiket, aztán így elbeszélgetünk, vagy néha már így, hogy új emberekkel találkozok, akkor így elég már tudom, hogy ez lesz, hogy a Budapest, Balaton, Hajdúszoboszló, ez a három, ez így mindig benne van. De jó, ez itt pozitív magyarnak lenni itt Lengyelországban. Z chłopakiem pojechaliśmy nad Balaton, nie mieliśmy tam za bardzo gdzie spać, ale okazało się, że napisał do mnie mój widz, który powiedział, że ma nad Balatonem apartament, no i mógłby nam odstąpić go taniej, więc bardzo się ucieszyliśmy. Dojechaliśmy na miejsce, okazało się, że powitał nas lampką szampana i spędziliśmy półtorej, dwie godziny rozmawiając. A następnie powiedzieliśmy, że no to w takim razie bardzo chcielibyśmy zapłacić za to mieszkanie, a on powiedział, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ kilkadziesiąt lat temu miał dziewczynę Polkę, Polacy mu bardzo pomagali, jeździł autostopem, Polacy zawsze go zabierali i dlatego chciałby nam pomóc, podoba mu się to, co robimy, więc możemy spać u niego za darmo. Beszélgetéseink során rátértünk arra is, hogy miben hasonlít, vagy különbözik a két nemzet. Illetve számukra mit jelent a magyar-lengyel barátság? Magyar-lengyel barátság? Hát ez jó kérdés, de szerintem mondjuk abban, hogy talán hasonlóképpen gondolkodunk egy kicsit, vagy így megértjük egymást. Na pewno lubimy biesiadować. I Polacy, i Węgrzy to jest coś, co zawsze doceniamy. Przy czym, tak jak wspominałem, Polacy robią to rzadziej, ale jak już do tego siadają, to robią to równie hucznie jak Węgrzy. Na pewno lubimy rodzinne towarzystwo, towarzystwo przyjaciół. Lubimy spędzać ten czas w sposób huczny. Lubimy dużo jedzenia, dużo alkoholu, dużo muzyki, dużo śpiewania. To jest coś, co sprawia, że zawsze nam też się dobrze razem spędza takie wieczory. Kulturánk eléggé közel van egymáshoz. Meg mentalitásban is talán úgy érzem, hogy közel vagyunk, könnyen meg tudjuk érteni egymást. Mondjuk a nyelv az igazából az nagyon különböző, az tényleg magyar meg a lengyel tényleg
ég és föld, de viszont mentalitásban, gondolkodásmódban szerintem nagyon-nagyon közel vagyunk. Amennyire messze van a két nyelv, talán annyira közel vagyunk a gondolkodásban, én úgy érzem. Amiben megegyezünk a lengyelekkel, azt tudja, hogy mindketten egy kicsit a pesszimista oldalról nézzük a dolgokat. Igen, tehát a napos oldalt nem annyira könnyen látjuk meg. Na pewno w takim aspekcie takim nie wiem, takiego życia codziennego myślę, że na pewno lubimy narzekać. To zdecydowanie tak i w sumie kto ma gorzej, ten wygrywa. To bym powiedziała. No, nie chcę iść też takie frazesy typu, że umiłowanie wolności, tak, no, bo jakby to nie jest... Ale z drugiej strony, no myślę, że jest coś takiego, że możemy sobie porównać te nasze walki, tak, narodowo-wyzwoleńcze, tak, no gdzieś tam jakieś pewne aspekty na pewno będą się pokrywać. Także, no nie wiem, nie lubimy być jakby pod obcym butem, tak, no, ale to już mówię, to już bardziej takie górnolotne, bym powiedziała, kwestie. I igazából a lengyelekben tényleg van egy ilyen iszonyat nagy szorgalom és életerő és küzdés, hogy a semmiből is fel tudnak építeni akármit, hatalmas dolgokat, míg a magyarok hajlamosabbak arra, hogy pessimisták legyenek, panaszkodjanak, ne higgyenek magukban, nem merjenek belevágni ilyen nagy álmokba, vagy nagy dolgokba. Znaczy tak, jeśli chodzi o mentalność, ja też nie lubię uogólnień, no ale powiedzmy, że jeśli poruszamy się w tych tematach polityczno-historycznych, no to jakby nie da się od tego uciec. Myślę, że i to jest kwestia, którą zauważyłam w jakichś osobistych kontaktach, jeśli już kogoś poznałam bardziej. Właśnie to, co u Węgrów wydaje mi się jest właśnie taką jedną z takich głównych cech narodowych, to jest z jednej strony właśnie poczucie tej takiej wyjątkowości i to objawia się tym, że na przykład, nie wiem, pierwsza rzecz, jeżeli poznaje się Węgra, to Węgier zawsze zapyta się, czy zna jakichś znanych wynalazców z Węgier, że kostka Rubika to jest węgierska, że bomba atomowa nie powstałaby bez Węgrów, czy komputer, tak? A z drugiej strony, jak już powiedzmy bardziej się kogoś pozna, to wychodzi to takie poczucie troszeczkę takiego jakiegoś takiego osamotnienia, trochę takiej izolacji, że z jednej strony mówię, no jesteśmy wyjątkowi, nikt nas nie rozumie, a z drugiej strony będzie za chwilę, no nie, może nie tyle płacz, tak, ale w sumie ten smutek, no w sumie faktycznie, no nikt nas nie rozumie, tak? Tutaj ci Słowianie w jakikolwiek sposób są się w stanie porozumieć, tutaj, no nie wiem, Rumunii też są powiązani z tym światem romańskim, Niemcy, no to oczywiście wiadomo, a Węgrzy są jednak, mimo wszystko wydaje mi się, że i to jest właśnie dowód na to, że te historyczne zaszłości mają jakieś przełożenie takie nawet na tożsamość, tak, poszczególnych osób. I wydaje mi się właśnie, że w Trianon jakby to poczucie osamotnienia, tak, w ogóle w historii Węgier, no było jakby kilka takich zdarzeń, gdzie jakby to występowało, tak? I myślę, że to po prostu było już takie ostateczne wydarzenie, które utwierdziło właśnie ten naród węgierski, tak, że zobaczcie, no jesteśmy sami, wszyscy nas tutaj zdradzili, tak, i dlatego, no, myślę, że ta trauma jest zdecydowanie jakby większa niż w Polsce, chociaż u nas też jest jakby to poczucie zdrady, tak, przez państwa zachodnie, ale jednak, no, to nie było tak zakorzenione aż tak historycznie, myślę, jak na Węgrzech. Ez a mondás is lehet, hogy így beleég az embereknek a fejébe, hogy akkor biztosan nagy barát a két nemzet. Mm-hmm. Igen. Ale mówię, właśnie o to chodzi, że mówię, to przekonanie o tej przyjaźni polsko-węgierskiej jest, ale ja naprawdę, dopóki sama jakby nie miałam osobistych jakby takich powodów, tak, żeby się tym zainteresować, to nie widzę tego jakby w takiej właśnie sferze takiej ogólnej. Moim zdaniem też za mało mówi się na temat relacji polsko-węgierskich i niestety często nadal sprowadza się to tylko do tego wyświechtanego sloganu, o którym już wspominałam. Hát amúgy ezek tényleg nagyon-nagyon izgalmas témák, és bosszant is, hogy, vagy nem bosszant, igazából nagyon örülök annak, hogy most ezzel így minél többet el akarok kezdeni foglalkozni. Mert hogy eddig inkább csak egy ilyen magától értetődő dolog volt, amit így hurcolok magammal, de soha nem gondoltam bele, hogy ez így milyen, mit jelent nekem. Igen. Bardzo zależy mi na wzmacnianiu tych relacji,
Dlatego też od 4 lat z moimi znajomymi prowadzimy portal, który nazywa się Madziazyn. Myślę, że jest wiele do zrobienia, tak, jeśli chodzi o tą kwestię tej przyjaźni polsko-węgierskiej, która uważam, że jeśli chodzi o aspekt historyczny, no można powiedzieć, że może też jest troszeczkę to idealizowane, tak, ale no mamy jakby wspólne takie momenty, tak, które faktycznie pod tą przyjaźń można jakby podciągnąć, tak. W pisanie zaangażowanych jest tak bardzo wiele osób, że pomyślałam, że powinniśmy coś stworzyć razem z tymi wszystkimi osobami. Dlatego właśnie, może nie powinnam o tym mówić, żeby nie zapeszać, ale właśnie jestem w trakcie otwierania własnej fundacji polsko-węgierskiej, która o dziwo, jak sprawdziłam, nie ma żadnej innej w Polsce fundacji polsko-węgierskiej. Dlatego chciałabym zaangażować te wszystkie osoby do pracy i mam nadzieję, że stworzymy razem coś wspaniałego. Coś, dzięki czemu będzie można pogłębiać polsko-węgierskie relacje. I zawsze w ten sposób żegnam się z moimi widzami na YouTubie, czyli mówię Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, remélem, hogy tetszett nektek a videó, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, és sziasztok! Itt a mese vége, most